Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, to wasza rzecz. A lud zawołał: krew jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Jeśli cierpisz, rezygnując z własnej woli na rzecz woli Boga, to nie obrażasz Go, ale kochasz. Twoje serce dozna wielkiej pociechy, jeśli będziesz pamiętać, że w godzinie cierpienia sam Jezus Chrystus cierpi w tobie i dla ciebie. Nie opuścił cię, kiedy uciekałeś od Niego. Dlaczego miałby cię opuścić teraz, kiedy w okresie męczeństwa twej duszy dajesz Mu dowody miłości? Jezus mówił do wszystkich: jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Wiem, że cierpisz, ale czy to cierpienie nie jest znakiem wyróżniającym każdą duszę, która ze swą cześć dziedzictwa wybrała Boga i to Boga ukrzyżowanego? Wiem, że twój duch jest pogrążony w ciemnościach próby, ale niech ci wystarczy to, że wiesz, iż Pan Jezus jest z tobą i w tobie. Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się i patrzcie. Czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza, którą doświadczył mnie Pan, gdy gniewem wybuchnął? Cierpię i to bardzo. Jednakże dzięki dobremu Panu Jezusowi czuję, że mam jeszcze trochę siły. A do czego nie jest zdolne stworzenie, któremu pomaga Chrystus Pan? Pan Jezus nie żąda, aby z Nim dźwigać krzyż przez całe życie, ale aby nieść mały kawałek Jego krzyża. Kawałek, w którym mieszczą się ludzkie cierpienia. Symeon błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Przypomnij sobie, co działo się w sercu Matki Bożej, gdy stała u stóp krzyża. Z powodu nadmiernego cierpienia stała jakby skamieniała przed ukrzyżowanym Synem, ale nie możesz powiedzieć, że była przez Niego opuszczona. Więcej, w chwili tego cierpienia tak bardzo go kochała, że nawet nie była w stanie płakać. Gdy wyprowadzili Jezusa, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. Nie chciejmy zaprzeczać, że cierpienie jest koniecznie potrzebne naszej duszy i że krzyż powinien być naszym codziennym chlebem. Jak ciało potrzebuje pokarmu, tak dusza potrzebuje krzyża, dzień po dniu, aby oczyszczać się i oderwać od stworzeń. Chciejmy zrozumieć, że Bóg nie chce i nie może nas ani zbawić, ani uświęcić bez krzyża. Im bardziej pociąga do siebie jakąś duszę, tym bardziej ją oczyszcza przez krzyż. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu by się nam podobał.
wzgardzony i odepchnięty przez ludzi. Mąż boleści, oswojony z cierpieniem jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Cierpisz, to prawda, ale jesteś rozpogodzona. Cierpisz, ale nie lękaj się, ponieważ Pan Bóg jest z tobą i nie obrażasz Go, lecz kochasz. Cierpisz, ale uwierz, że to sam Pan Jezus cierpi w tobie i dla ciebie i z tobą. Chrystus Pan nie opuścił cię, kiedy uciekałaś od Niego. Tym bardziej nie opuści cię ani teraz, ani później, skoro starasz się Go kochać. Wszyscy pobłądzili jak owce. Każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony. Jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. Czuję się zobowiązany powiedzieć, że Jezus potrzebuje takiego człowieka, który wraz z Nim cierpi z powodu ludzkiej bezbożności i dlatego prowadzi mnie drogami cierpienia. Niech zawsze będzie wysławiona Jego miłość, która potrafi mieszać słodkie z gorzkim i przemieniać przejściowe cierpienia życia w wieczną nagrodę. Szło za Jezusem mnóstwo ludzi, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: padnijcie na nas, a do pagórków: przykryjcie nas. Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? Tak, kocham krzyż, tylko krzyż. Kocham go dlatego, że widzę go na ramionach Jezusa Chrystusa. Jezus widzi bardzo dobrze to, że całe moje życie i całe moje serce jest złożone na Jego ramionach. My, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabość tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne, dla jego dobra, dla zbudowania. Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego, ale jak napisano, urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na mnie. Należy przyzwyczaić się do cierpień, które Panu Jezusowi podoba się zsyłać na Ciebie. Chrystus Pan, który nie potrafi trzymać Cię długo w udręce, przyjdzie, aby Ci ulżyć i Cię wzmocnić, wlewając do Twej duszy nową odwagę. Żołnierze, którzy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na 4 części, dla każdego żołnierza po części. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szata, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią los, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: podzielili między siebie szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze. Nigdy nie zmęczę się błaganiem Pana Jezusa. Prawdą jest, że moje modlitwy zasługują raczej na karę niż na nagrodę, ponieważ zbyt wiele przykrości sprawiłem Jezusowi moimi niezliczonymi grzechami. Jednakże w końcu Pan Jezus zlituje się nade mną.
Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jezusa i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tylko sam Pan Jezus może zrozumieć, jaką mękę przeżywam, gdy jawi się przede mną bolesna scena Kalwarii. Podobnie nie można pojąć pociechy, którą sprawia się Panu Jezusowi, gdy nie tylko współczuje się Jego cierpieniom, ale także, gdy znajdzie On duszę, która nie prosi Go o pocieszenie, ale o to, aby stała się uczestniczką Jego boleści. Gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachthani, to znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza. Ktoś podbiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Życie jest kalwarią, ale dobrze jest wchodzić na nią z radością. Moje cierpienia sprawiają mi przyjemność. Cierpię tylko wówczas, gdy nie cierpię. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta żydowskiego Arymatei i oczekiwał Królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Gdzie znajdę tego, który jest zwycięzcą śmierci i który wprowadzi mnie do wiecznej radości? Józef zabrał ciało Jezusa, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. W gmatwaninie namiętności i przeciwieństw losu niech nas podtrzymuje wielka nadzieja pokładana w niewyczerpanej głębi miłosierdzia Bożego. Pełni zaufania biegnijmy do Trybunału Pokuty, gdzie z ojcowskim zatroskaniem Bóg oczekuje na nas w każdej chwili. Chociaż mamy świadomość naszej niewypłacalności wobec Niego, to jednak nie powątpiewajmy w uroczyście ogłoszone przebaczenie naszych błędów. Połóżmy na nich, jak to zrobił Pan, kamień grobowy i nie bójmy się przystąpić do kratek konfesjonału.